Medyczna marihuana będzie wytwarzana w Polsce. Produkcja rusza już niebawem. Jest to nagłówek jednego z wielu artykułów, które obiegły ostatnio środowiska konopne, ale nie tylko, bo tutaj cytuję Gazetę Wyborczą. No, taki news byłby newsem przełomowym od momentu zalegalizowania medycznej marihuany w Polsce tak naprawdę, a na pewno obudził nadzieję wielu pacjentów. W dzisiejszej rozmowie ze Zbigniewem Psarskim z firmy Can Poland postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy ta marihuana rzeczywiście będzie produkowana w Polsce oraz, co najważniejsze w tym wszystkim, co zyska pacjent. Bo chyba o to w tym wszystkim chodzi. Ja jestem Mops, a to jest Weed Week. Zaczynamy. Weed Week. Elo420, kochani Karfanie, jestem Mops, a to jest Weed Week, czyli jedyny kanał w Polsce, który regularnie przedstawia wam ciekawostki, nowinki ze świata konopi. Dzisiaj mamy arcyciekawą ciekawostkę, masło maślane. Natomiast wszyscy ci, którzy mają aplikację Rollmops, wiedzieli już o tym kilka dni wcześniej. Dlaczego? Ponieważ aplikacja Rollmops wysyła wam regularnie powiadomienia o różnych takich fajnych newsach. Jesteśmy zawsze pierwsi. Mamy tam też rabaty, promocje, różne konkursy, ale przede wszystkim tworzymy społeczność niezależną od algorytmów YouTube'owych, społeczność niezależną od cenzury YouTube'owej. No i możemy tam mówić, co nam się podoba tak naprawdę. Aplikacja jest całkowicie darmowa, app.rollmops.pl. Będzie mi bardzo miło, jak tą aplikację pobierzesz, ponieważ dzięki temu mogę prowadzić ten kanał, utrzymywać swoją działalność. A teraz już przechodzimy do rozmowy osób, które no poniekąd też proszą o kasę, chociaż aplikacja jest darmowa, natomiast o 4 miliony złotych, troszeczkę więcej. No i cel, który temu przyświeca, mam nadzieję, że taki jest, to jest produkcja marihuany medycznej u nas w Polsce, w kraju. Jeżeli to by się okazało prawdą, to wow. To jest jedyne słowo, które mogę powiedzieć. Wow. Wszyscy pacjenci na pewno są, czekają z niecierpliwością na rozwój tej całej sytuacji. Zresztą, co ja będę gadać? Zapraszam was wszystkich na rozmowę, a my widzimy się raz jeszcze pod koniec. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem, jak powiedziałem na początku, jest przedstawiciel firmy Can Poland, Zbigniew Pisarski. Witam Cię, Zbyszku, serdecznie. Dzień dobry, Grzegorzu. Witam Ciebie, witam Państwa. Bardzo mi miło być u Was na nagraniu. To ja dziękuję, że znalazłeś czas, bo nie ukrywam, no zależało mi troszeczkę na tej rozmowie. Ze Zbyszkiem poznaliśmy się dosłownie kilka godzin temu przez Maćka Kowalskiego, który zapewne kojarzycie z tego, że rozbił bank, że tak powiem, pobił rekord crowdfundingu w Polsce, czyli zebrał na firmę Kombinat Konopny 4 miliony złotych w okresie 30 kilku minut. No i podobny cel przyświeca teraz firmie, z którą właśnie rozmawiam, natomiast nie o tym będę chciał tak mocno, znaczy to nie będzie jakby moja główna oś tutaj rozmowy, ponieważ no robicie jak dla mnie, jeżeli to jest wszystko prawda i tak dalej, no to wow, tylko tyle powiem. Natomiast Zbyszku, powiedz może kilka słów o sobie, czym się zajmujesz, skąd ta firma, tak wiesz o co chodzi, w pigułce. I zaraz przejdziemy do ciężkich pytań. Ja od 20 lat jestem przedsiębiorcą społecznym. Zbudowałem kilka organizacji pozarządowych, między innymi Fundację Pułaskiego. To jest wedle rankingów najlepszy think tank zajmujący się obronnością i polityką międzynarodową w Polsce. Jestem społecznym przedsiębiorcą. Natomiast można powiedzieć, że ten kapitał ludzki, który został zgromadzony w moich dotychczasowych działaniach, no, nie był w jakiś sposób komercjalizowany. Ja nie wstydzę się tego, że ludzie powinni również zarabiać pieniądze, w związku z czym szukałem jakiejś inspiracji i półtora roku temu, będąc na jednym ze stypendiów w Los Angeles, no, zacząłem analizować rynek konopi w Stanach Zjednoczonych. No i od myśli do idei, od idei do czynu, jesteśmy półtora roku później. Założyłem firmę farmaceutyczną, nakłoniłem wspólnika Bartka Wasilewskiego do tego, żebyśmy razem połączyli siły. Prywatnie to jest mój kuzyn, co już w którymś z webinariów wybrzmiało. Bartek jest farmaceutą, ja jestem przedsiębiorcą. Połączyliśmy siły, kontakty, możliwości, perspektywę międzynarodową i udało nam się w półtora roku zbudować firmę farmaceutyczną, która posiada szereg zezwoleń na obrót lekami i w kraju, i za granicą. Handlujemy już w tej chwili w wymiarze międzynarodowym medyczną marihuaną. Uruchamiamy w tej chwili w Łodzi zakład produkcyjny do medycznej marihuany. Niektórzy się pytają nas czasami, no jak to, marihuana się nie produkuje, tylko hoduje, uprawia. Tak, to prawda, ale w świetle prawa farmaceutycznego
produkcja, czyli wytwarzanie medycznej marihuany odbywa się w określonym rygorze, w określonych laboratoriach i my taki zakład postawiliśmy, zautomatyzowany i działamy. Rozumiem. Natomiast no, tu już poruszyłeś pierwszą kwestię, która jest dla mnie najistotniejsza tak naprawdę, no bo tak. Marihuana medyczna będzie wytwarzana w Łodzi. Produkcja zacznie się już niebawem. To jest cytat z Gazety Wyborczej. Teraz tak, znamy trudną sytuację pacjentów, którzy z powodu braku medycznej marihuany w aptekach zaopatrują się w preparat na czarnym rynku. Mamy nadzieję, że dzięki temu, iż produkcja będzie prowadzona w Polsce, takich sytuacji, takich braków już nie będzie. Zbyszku, zgodnie z moją wiedzą na temat konopi, a wydaje mi się, że ona jest trochę ponadprzeciętna, ale pewnie też są ludzie o wiele, wiele mądrzejsi, którzy wiedzą na temat tej rodziny, produkować marihuanę, czy to rekreacyjną, czy medyczną, a jak doskonale wiemy, no różnica jest, no ja zawsze powtarzam, zerowa. Ja wiem, nawiązywałeś do tych warunków, jak to ma być wytwarzane. Ja o tym zresztą nagrałem bardzo dużo już materiałów, więc jeżeli ktoś nie wie z Was, czym się różni medyczna od rekreacyjnej, sprawdźcie sobie koniecznie ten film tutaj, który Wam u góry przeleci. Natomiast zgodnie z tym, co wiem, marihuanę można produkować tylko w jeden sposób, czyli ją uprawiać i hodować. W związku z powyższym, ja mam takie pytanie. Gdzie wy będziecie uprawiać tą marihuanę w Polsce? W jaki sposób? Jakie macie doświadczenie, nie wiem, w uprawie konopi, w uprawie marihuany? Jakie, nie wiem, genetyki będziecie stosować? Ile odmian będzie? Jakie to będą odmiany? No i co jest najważniejsze dla mnie? Co zyska pacjent na koniec dnia z tego wszystkiego? Czy to będzie tańsze? Czy to będzie łatwiej dostępne? No, to w sumie wszystko. Jasne. Gdzie ta produkcja i co z tego pacjent będzie miał? To teraz godzinny wykład i już będzie odpowiedź na wszystko. Natomiast tak zupełnie serio. Ja nie będę może na antenie wchodził w szczegóły mojego doświadczenia i pasji związanej z konopiami i ich właściwościami. Natomiast to, co mogę odpowiedzieć na Twoje pytanie i wydaje mi się, że to jedyne, co mogę powiedzieć, to w świetle prawa polskiego nie można uprawiać konopi, które można wykorzystać w dystrybucji aptecznej z zawartością powyżej 0,2% THC. No nie można. Takie są przepisy, w związku z czym odpowiedź na to pytanie nasuwa się sama, że my jako firma farmaceutyczna, chcąc legalnie pozyskiwać surowiec, możemy go jedynie importować. No to dlaczego to się nazywa, że będziecie to produkować? I słuchaj, bo w środowisku pacjentów i tak dalej, przepraszam, że się wtrącam, no bo pierwsze co jest, to mój zmysł taki powiedzmy dziennikarski, jeżeli coś takiego mam, no to jest to jakby dmuchanie takiej bańki, robienie nadziei pacjentom i tak dalej, że będzie produkowane coś nagle w Polsce, kiedy produkowane to nie jest. Natomiast jeżeli jest to jakiś kruczek w nazewnictwie, no to mi się na przykład takie coś nie podoba. To jest podobnie jak, przepraszam, że teraz porównam Ciebie do, znaczy mogę to porównać w jakiś sposób do piwa Palikota i Wojewódzkiego, gdzie ewidentnie, ale znaczy o co mi chodzi, że gdzie narracja jest robiona wokół tego w taki sposób, że to będzie z CBD, to jest takie i siakie, w żadnym momencie, gdy takie publikacje się pojawiają, nie jest to dementowane w żaden sposób, chyba jeżeli Wy odnosiliście się do tego, to przepraszam najmocniej. Pozwól mi odpowiedzieć. Więc już się wyłączam, oczywiście. My jako podmiot prawa farmaceutycznego przez ostatnie półtora roku musieliśmy przejść szereg inspekcji przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, przez Inspektorat Sanitarny, szereg odbiorów, szereg analiz, szereg naprawdę tysiące dokumentacji, którą musieliśmy przygotować. I to wszystko w świetle prawa polskiego, żeby spełnić kryteria do tego, żeby móc najpierw uruchomić hurtownię farmaceutyczną, potem rozszerzyć jej zezwolenie o obrót środkami psychotropowymi, potem uzyskać zgodę na wytwarzanie. Teraz te zgody i te zezwolenia poszerzamy o kolejne obszary. I powiem Ci tak, my musimy się trzymać języka, który na nas narzuca regulator. Jeżeli my będziemy używali nieprecyzyjnego języka, możemy być po prostu przedmiotem kolejnej inspekcji, która może pomówić nas o to, że właśnie mówimy nieprawdę. W związku z czym bardziej uregulowanego, bardziej restrykcyjnego rynku niż rynek farmaceutyczny, to myślę, że nie znasz i nie znajdziesz w Polsce, zresztą w ogóle na świecie. Rynek farmaceutyczny jest bardzo sztywny, bardzo konserwatywny, więc nasze deklaracje, które my składamy, muszą być bardzo precyzyjne. Więc teraz tak, wracając jeszcze do uporządkowania tych rzeczy. Tak, to prawda, w świetle potocznego języka medyczną marihuanę, czy w ogóle konopię, można tylko uprawiać. W świetle języka farmaceutycznego można uprawiać substancję czynną, z której się wytwarza
składniki, które muszą być w standardzie EU GMP i potem dopiero one mogą być w świetle prawa polskiego i obecnych regulacjach importowane do Polski, do wytwórni, którą my właśnie jesteśmy, którą właśnie tworzymy w tej chwili. I w tej dopiero wytwórni można finalnie wytworzyć surowiec farmaceutyczny do sporządzania leków recepturowych. Czyli w dużym pojemniku i się przepakowywuje do innego, do pudełka i to się nazywa wytwarzanie zgodnie z nomenklaturą jakby farmaceutyczną, tak? Jakby tak. Dokładnie, więc te terminologie są bardzo precyzyjne i dlatego no ja tak trochę mnie się obruszam, jak ktoś próbuje nas pomawiać o to, że nadużywamy języka. Wręcz przeciwnie. My byśmy chcieli mówić językiem precyzyjnym tak, jak ludzie rozumieją, natomiast okay. Musimy mówić językiem farmaceutycznym, który na nas narzuca regulator. Bo jeżeli ty byś powiedział, że przepakowywujemy sobie susz, no to znowu... To byłoby to niezgodne z prawdą. I byśmy mogli uzyskać karę albo mieć odebrane zezwolenie, że twierdzimy, że wykonujemy inne czynności niż na te, na które mamy zezwolenie. W związku z czym my musimy być bardzo precyzyjni. My wytwarzamy surowiec farmaceutyczny. I taki jest w świetle prawa. Potocznie to można nazwać produkowaniem, natomiast to jest nadal operowanie na surowcu, który musi być zaimportowany do Polski. I ja za każdym razem podkreślam, że bardzo zachęcam widzów i wszystkich, którzy się interesują losami konopi w Polsce, do tego, żeby na swoich przedstawicieli w parlamencie, a mamy w tej chwili dwa zespoły do spraw, jeden do spraw legalizacji, drugi do spraw medycznej marihuany, a żeby wywierali nacisk, żeby w ramach tych konopnych ustaw, które są planowane na 20 kwietnia, a żeby były wreszcie, taka jest deklaracja, żeby był projekt ustawy, która zalegalizuje uprawę konopi innych niż włókniste po to, żeby polski rolnik mógł również zarabiać na uprawie konopi wykorzystywanych w farmacji. W tej chwili takich możliwości nie ma, w związku z czym my chcąc jako podmiot polski wyjść naprzeciw pacjentom, no, musimy operować w ramach prawnych, które są. Są oczywiście osoby, które takie jak ty, takie jak Maciek Kowalski, które przez lata włożyły ogrom pracy w to, żeby w ogóle konopie były dostępne w Polsce, więc ja rozumiem to obruszenie na poziomie takim zrozumienia podstawowego, potocznego, aczkolwiek z pełnego pasji i entuzjazmu. Natomiast, ale Zbyszku, to nie jest nie będąc aktywistami, tylko jako przedsiębiorca musimy operować w tych ramach prawnych, w których jesteśmy, bo ten obszar wybraliśmy do działalności. Żeby to było jasne, to nie jest też jakieś obruszenie, tylko jakieś wyjście do dyskusji po prostu. Dość dużo śmiechów i żartów spotkałem na ten temat, ale one dla nas trochę są krzywdzące, bo my naprawdę chcemy doprowadzić do sytuacji, kiedy na rynku polskim polski pacjent, który płaci obecnie za nierefundowaną medyczną marihuanę tak zwaną, który płaci pełną odpłatność i w tej chwili de facto wkłada te pieniądze bezpośrednio do kieszeni w tym momencie kanadyjskich firm. Ja nie mam przeciwko kanadyjskim firmom nic przeciwko, natomiast nie widzę powodu, żeby na terenie Polski nie były możliwe dostępne surowce farmaceutyczne pochodzące od polskich, na razie tylko z polskiej wytwórni, ale zaraz liczę na to, że również od polskiego rolnika, w związku z czym bym był bardzo szczęśliwy, gdyby nam kibicowano przede wszystkim. I na razie tak jest, bo znakomita większość komentarzy jest bardzo pozytywna. I nawet ten artykuł, który powiedziałeś w Gazecie Wyborczej, jest wynikiem konferencji prasowej, która została zorganizowana przez pierwszego wiceprezydenta miasta Łodzi w ratuszu, który właśnie przedstawiał naszą firmę dziennikarzom lokalnym i ogólnopolskim właśnie w duchu takim, że polska firma wchodzi na ten rynek i chce też zabrać głos i dać możliwość dostępu do surowca z polskiego pochodzenia, na tyle, na ile pochodzenie polskie jest możliwe, tak? Czyli wytworzonego w Polsce, ale oczywiście ta roślina jest wyhodowana w świetle prawa tam, gdzie może być. Czyli na przykład w naszym przypadku my mamy 3 kontrakty podpisane na dostawy surowca. Jeden jest z Kanady, jeden jest z Unii Europejskiej, jeden jest z Afryki. Więc jesteśmy przygotowani na obecnych regulacjach prawnych, aczkolwiek ja głęboko wierzę, że... A skąd z Unii Europejskiej można mówić? Skąd jest i skąd z Afryki? Południowo-zachodniej części Europy i z głębokiego południa Afryki.
Tak, okay. Żeby nie być zbyt precyzyjnym, ale dać pewne wyobrażenie. Aha. Więc... Nie, ja się bardzo cieszę, bo się też dowiedziałem jakichś nowych rzeczy i to nie jest jakieś takie jakby punktowanie, tylko... Wiesz, to jest nowy rynek, słuchaj... to jest nowy rynek dla regulatorów. Możesz i ty, i państwo sobie wyobrazić, jak wyglądają niekiedy reakcje urzędników, jak my musimy im wytłumaczyć, że tak, zamierzamy na przykład uruchomić masową produkcję medycznej marihuany i specjalnie zaprojektowaliśmy i w tej chwili jest w finalnej fazie już właściwie testów 15-metrowej długości linia produkcyjna do produkowania, tak? No w rozumieniu prawa farmaceutycznego, do wytwarzania surowca farmaceutycznego i ludzie mówią, no to jak to, maszynami będziecie produkowali marihuanę? No nie oszukujcie nas. Nie, my nikogo nie oszukujemy, natomiast w standardzie farmaceutycznym, żeby coś wytworzyć, to musi być zważone raz, drugi raz, włożone od opakowania. Tak. W opakowaniu musi być zamknięte w sposób hermetyczny, takie na podczerwień zamknięcia, potem musi być zważone znowu, potem musi być etykietka nałożona, potem musi być numer seryjny nałożony i te wszystkie procesy my musimy udowodnić regulatorowi, że my zadbaliśmy o odpowiednią staranność. I tę staranność można większą jakby... wykazać. Większą można wykazać staranność w procesie tylko... automatycznym niż ręcznym. Bo ja bym też... Dlatego maszyny. Czyli jakby w tym, powiedzmy, żargonie, w prawie farmaceutycznym poniekąd produkowanie tej medycznej marihuany to coś to jest takiego konfekcjonowanie jest bardzo dokładna konfekcjonowanie tak, bardzo ten to jest złożone. Konfekcjonowanie z dbałością o to, żeby to było na przykład w clean room. Okay. My na przykład musieliśmy zbudować clean room. To jest taka przestrzeń, której powietrze, które wchodzi i wychodzi, jest o określonym standardzie. Przechodzą przez tak zwane filtry HEPA dla tych z Państwa, którzy znają się na klimatyzacjach. I no to są bardzo wysokie standardy. Wejście do tej przestrzeni, wchodzenie tam w fartuchach, na buty, na ręce. Ale słuchaj, już takie wejścia też są często na plantacjach CBD też takich profesjonalnych. Dokładnie. No to też na takich już standardzie się spotkałem się z czymś takim już, nie? No to znaczy, że dany zakład się przymierza do tego, żeby dostarczać surowiec w celach farmaceutycznych, tak? Więc to dobrze, że te trendy są i one będą i one się muszą dziać, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby w Polsce nie był dostępny surowiec do produkcji medycznej marihuany, no bo mamy do tego po pierwsze tradycje. Lata 50-60 Polacy byli potentatami, jeśli chodzi o uprawę konopi włóknistych. Mało tego, mamy całkiem sprzyjający klimat i jak porównując do lidera rynku, którym jest Kanada, Kanada ma 36 milionów ludzi, my 38, klimat mamy taki sam, nie widzę żadnego powodu, żebyśmy nie byli równoprawnym rywalem Kanady. Ale tu może być główny rynek zbytu w Europie, tutaj my możemy spokojnie... Wiesz, nawet prześcignąć mi się wydaje też ja powiem ci tak, rynek kanadyjski, nie? W czerwcu będę brał udział w takiej konferencji we Frankfurcie ogólnoeuropejskiej o rynku konopnym, głównie z naciskiem na rynek medyczny. I tam CBC? Właśnie mam, też. I będę miał tam wykład, jeden z wykładów inauguracyjnych, tak zwanych trzech keynote'ów, które są przewidziane obok tam szefa Bedrocanu i jednego z szefów kanadyjskich tych wiodących firm, gdzie będę mówił o tym, że właśnie w moim odczuciu Polska jest takim trochę gateway to Europe, czyli taką bramą wjazdową dla również innych, którzy chcą wprowadzać surowiec farmaceutyczny do Europy, do Unii Europejskiej. I trochę tak się zaczyna dziać, bo my jako firma z jednej strony będziemy wytwarzali w oparciu o surowiec, który zaimportujemy, będziemy wytwarzali produkty do dystrybucji w polskich aptekach, ale na przykład jedną z linii biznesowych, którą uruchamiamy i która jest w tej chwili mocno już w trakcie negocjacji z konkretnymi zleceniodawcami, będziemy świadczyli usługi zlecone dla innych, czyli na przykład kanadyjski rolnik wytwarza w standardzie EU GMP, transportuje do naszego zakładu wytwarzającego w standardzie farmaceutycznym finalny produkt, który na przykład trafia na rynek francuski. I to jest wtedy ta rola, którą Polska może pełnić w Europie, że stajemy się taką bramą wjazdową. A w którymś momencie, jak polski rolnik dołączy do możliwości uprawiania, to ja wtedy wyobrażam sobie to tak, że polski surowiec w naszej wytwórni i trafia wówczas już bezpośrednio na rynek francuski czy inny. Dokładnie tak. I to jest moje marzenie, żebyśmy stawali w jednym szeregu z największymi liderami na świecie. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy tego nie mogli robić. Nie, no my mamy świetnych growerów, jestem przeciwny nakładaniu sobie kompleksów.
No dokładnie, i growerów, i rolników. Mój tata jest z wykształcenia inżynierem mechanizacji rolnictwa, więc ja mam duży szacunek dla rolników, i dla inżynierów zarazem. A sam jako przedsiębiorca staram się połączyć te rzeczy i jeszcze tutaj... A umówmy się też, wytwarzanie, uprawianie konopi, marihuany, to nie jest rocket science. Jakieś, to nie oczywiście jest rocket można science, to wnosić na kolejne etapy, natomiast tak mi się wydaje, że rolnicy mogliby spokojnie... Ja nie wiem, Grzegorzu, ile masz lat. Ja jestem 78 rocznik urodzenia, a natomiast zakładam, że jak byłeś, chyba jesteś trochę młodszy ode mnie, więc zakładam, że jak byłeś do szkoły. No właśnie, no to jak uczyłeś się pisać, to moja szklarnia hodowała nie tylko pomidory, więc uczyłem się jak rzodkiewki, legalnie rozumiem. Rzodkiewki, tak. Rzodkiewki, no, rozumiem. Rzodkiewki. Kurde, super. I wiesz, ja czasami trzeba być troszeczkę takim ukąśliwym, bo ja w tym momencie... doedukowałeś mnie, że tak powiem, bo nie miałem pojęcia, że nawet trzeba się trzymać też tej nomenklatury całej, no. I nawet jakbyś powiedział prawdę, no słuchajcie, tak naprawdę się sprowadzam i potem przepakujemy, no to tak jak mówisz, mogłyby być z tego kolejne problemy. Słuchaj, mogłyby, a jaka jest pewność, na przykład co to będzie w tych ten surowiec, który będziecie sprowadzać? Bo mam dwa pytania odnośnie tego surowca. Czy... bo wiesz, Aurora, powiedzmy, spoko, mają produkt jeszcze całkiem fajny. Spektrum, no, stawiało to wiele do życzenia, natomiast ja się cieszę, że jest w ogóle cokolwiek i to nie jest też tragedia, nie? Czy to będzie, nie wiem, to samo, czy on będzie lepszy? Już ci mówię i muszę tutaj o trochę... jakość tego. To jest tak, ja lubię być przyzwoitym w biznesie i byłem wyczynowym sportowcem, więc szanuję rywalizację fair play. Ale ja powiedziałem, że Aurora ma naprawdę bardzo fajny odniosę się do obu tych podmiotów. Prawda jest taka, że w rygorze farmaceutycznym ani jedna, ani druga firma nie może sobie tak naprawdę pozwolić na to, żeby mieć jakiekolwiek odstępstwa od jakości produktu. Albo coś jest w standardzie farmaceutycznym i jest literalnie, spełnia to, co jest napisane na opakowaniu, albo nie spełnia standardu farmaceutycznego. Z punktu widzenia firmy farmaceutycznej, niespełnianie standardu farmaceutycznego to jest samobójstwo. Więc ja nie zakładam, żeby którakolwiek z tych firm, nawet jeżeli miała jakieś potknięcia na etapie wprowadzania, czyli na przykład Spektrum na początku, żeby robiła to świadomie albo intencjonalnie. Regulator w przypadku, kiedy się że dowie... się wtrącę, ja tylko chcę, jakby też wystąpię troszeczkę w roli obrońcy też tych firm, to nie jest tak, że to był beznadziejny produkt, który nie miał jakichkolwiek standardów, tylko to jest z punktu widzenia znowu tych naszych uszczypliwych aktywistów wszystkich, jeżeli ja wiem, co jest w stanie grower zrobić u siebie i za to go zamykają, a potem w aptece płacisz dużo więcej kasy za coś gorszego, to tylko w tym kontekście tak, mówiłem, że tylko... to nie było najlepsze, natomiast to i tak jest 1000 razy lepsze niż jakieś niepewne źródło i no tak właśnie, dalej. Przede wszystkim to jest super, pewne źródło. Jest, ono może być czasami, wiesz, z punktu widzenia konsumenta rekreacyjnego, na przykład może być, albo z punktu widzenia rolnika, może być niedoskonałe w jakimś rozumieniu. Natomiast z punktu widzenia firmy farmaceutycznej my jesteśmy zobowiązani do zachowania określonej wilgotności, określonej trwałości surowca przechowywanego na półce. I żeby te gwarancje móc dostarczyć jako firma farmaceutyczna, no pewne kompromisy trzeba iść. Na przykład surowiec musi być odpowiednio odwodniony, wysuszony, żeby miał stabilność, żeby się na przykład bakterie nie namnażały, grzyby nie pojawiały. To są pewne rygory, które te firmy muszą po prostu spełniać te rygory. Ja muszę na sekundę się znowu wtrącić, powiem inaczej. W Niemczech, bo mieszkałem 10 lat w Berlinie, susz tych samych firm, po prostu nawet niby z tej samej odmiany, był lepszy niż to, co wysłali do Polski. Bardziej może do tego dążę. Wiesz, być może było tak, że tam był na przykład partia była świeższa, od nas przyjechała chwilę później. Natomiast nie zakładajmy, że ktoś tutaj intencjonalnie do nas jakiejś kategorii drugiej. To jest niemożliwe. W świetle przepisów to jest samobójstwo, bo powiem tylko, jaka jest konsekwencja dla firmy, która zostanie przyłapana na nieścisłości w rozbieżności z tym, co zadeklarowała w opakowaniu, a tym, co jest rzeczywiście. To znaczy firma jest automatycznie przez nadzór farmaceutyczny zmuszona do wycofania całego surowca, całego produktu z dystrybucji. Co dla firmy może być wiązać się z bankructwem i z utylizacją. Czyli nie dosyć, że traci ten surowiec, to jeszcze musi ponieść koszty jego wycofania, co jest, to jest samobójstwo. Więc dlatego z pragmatycznych względów żadna firma nie ma takich intencji, żeby cokolwiek tutaj na jakieś kompromisy iść i nadużywać, bo im się to po prostu nie opłaca. Okej, czyli wracając do Was, no to powiedziałeś, skąd będą te
surowce. Wiecie już na przykład coś konkretniejszego, jakie będą odmiany, jakie stężenia, czy planujecie poszerzyć też wachlarz tych produktów, bo to jest ogromny problem, wydaje mi się, że na przykład są susze z bardzo wysokimi stężeniami THC, mało jest odmian, wiesz co chodzi, na podział sativa, indica i tak dalej, wiem, że dla wielu pacjentów, no po prostu, no na przykład ta Aurora, no, to był silny lek, nie? Więc jak ktoś wolałby troszeczkę tylko sobie się tam znieczulić, albo nie wbić się zaraz w kanapę, no to to takie fajnie, żeby chwili były też inne jakieś odmiany, nie? Masz pełną rację i w tej chwili problem jest ogólnie z dostępem w ogóle do surowca, bo jego po prostu brakuje w dystrybucji. Natomiast ogólnie na świecie brakuje, tak? Czy jak? I na świecie, i w Polsce. No, musimy pamiętać, że mając w tyle głowy, że ten rygor farmaceutyczny jest bardzo wysoki, to fakt, że jest wiele pól uprawnych, na przykład rekreacyjnych, nie przekłada się na dostępność surowca w standardzie farmaceutycznym, bo żeby móc wytworzyć w standardzie farmaceutycznym rolnik surowiec, no po prostu musi bardzo duże pieniądze zainwestować. My jako firma zainwestowaliśmy w ciągu półtora roku ponad 7 milionów złotych, żeby móc być tam, gdzie jesteśmy, czyli szeregi zezwoleń, zakład produkcyjny, osobno hurtownia i tak dalej, te szereg inwestycji, które musieliśmy ponieść. Takiego, no można powiedzieć, mało obszarowego, to są konkretne nakłady, więc to nie jest dopełnieniem tylko jakby, no tak, wsparciem to jest, lekkim to jest, na działania dalsze. To jest w dwutakcie na giełdę wejście nasze, czyli to jest ostatnia emisja, tak zwane pre-IPO przed wejściem na giełdę, w związku z czym no, my jesteśmy dość dojrzałym podmiotem, tak? My już jesteśmy podmiotem nie deklarującym, tylko przychodowym. W ubiegłym roku sprzedaliśmy za ponad 1 000 000 złotych medycznej marihuany, tylko do tego momentu porównywalną wartość w tym roku sprzedaliśmy już tak samo. Wiesz co, sprzedaliśmy przede wszystkim w tym momencie na rynku międzynarodowym. W Polsce są zarejestrowane tylko surowce dwóch producentów, Aurory i Canopy, czyli Spektrum, więc tylko one są w dystrybucji aptecznej w Polsce. Ewentualnie import docelowy realizowany przez pacjentów bezpośrednio, na przykład na Bedrocan. W związku z czym no my w tej chwili, nie mając jeszcze zarejestrowanego własnego surowca na rynku polskim, możemy dopiero jedynie obracać na rynku międzynarodowym i na tym się dotychczas, można powiedzieć, opieraliśmy. Natomiast no, naszym takim korowym, kluczowym obszarem działalności chcemy, żeby było wprowadzanie własnego produktu na rynek polski, a potem dodatkowo usługowo tworzenie takich produktów własnych, marek własnych dla zleceniodawców zewnętrznych, zagranicznych. Kurde, ciekawe, ale tu mnie zaciekawiłeś, bo to centralnie ciekawi mnie już jako Grześka, a zanim przejdziemy do pacjenta. Mówiłeś, że handlowaliście na rynku międzynarodowym, no ale jak, to, czyli po prostu gdzieś kupowaliście, czyli na przykład surowiec z Kanady i gdzieś dalej, tak, to do innych krajów. Importujemy z jednego kraju, eksportujemy do drugiego na tej zasadzie. No to trochę jakiś know-how sobie pewnie nabiliście też na tym, no gdzie trochę brać, co brać, jak trochę to kupić, ceny. No powiem ci tak, zanim firma została utworzona, to ponad półtora roku temu ja zjeździłem Kanadę, Stany Zjednoczone, Europę i w szeregu miejsc. No, oczywiście mieszkając w Los Angeles było mi trochę prościej, natomiast no, ja zajmowałem się współpracą międzynarodową przez 20 lat i nie tylko w organizacjach pozarządowych, ale też w biznesie, w związku z czym no, mam trochę wiedzy na ten temat, jak to funkcjonuje. Naszym inwestorem jest największa sieć dystrybucji, największa firma z ochrony zdrowia w Polsce, czyli Grupa Pelion, która jest właścicielem sieci aptek DOS, sieci drogerii Natura. Więc no, będziemy chcieli zaprosić ich do współpracy przy dystrybucji, więc liczymy, że ta dystrybucja będzie skuteczna. Już jesteśmy z powrotem, mieliśmy malutki problem techniczny. Mam nadzieję, że uchwyciłem moment, w którym przerwało się nam nagranie, natomiast z tego co pamiętam, Zbyszku, chyba pytałem się Ciebie finalnie o profity płynące dla pacjenta. Już nie pamiętam, na czym skończyłeś, ale jakbyś mógł tylko odpowiedzieć na to pytanie, czy tego leku będzie więcej, czy on będzie przede wszystkim tańszy i czy na przykład, nie wiem, RSO planujecie może robić, bo to by był w ogóle, że tak kolokwialnie powiem, hit dla chorych, o ile już mówię. jak śmiesznie wszystkim to nie zabrzmiało. Przede wszystkim najważniejsze jest, żeby zapewnić teraz ciągłość dostaw dla pacjentów, bo to jest największym problemem. No i my jako wytwórnia będąca w Polsce, no dużo będziemy mieli większą kontrolę na tym, żeby ten surowiec, lek był dostępny w polskich aptekach. Więc to już jest jedna z obietnic, którą mogę złożyć.
Natomiast co do ceny, pewnie jeszcze nie chciałbym deklarować, że nasz surowiec będzie tańszy. Wierzę, że będzie na pewno tańszy w momencie, w którym będzie można uprawiać konopie do celów medycznych, naszych farmaceutycznych w Polsce. Natomiast w tej chwili bardziej bym się chciał skupić na tym, żeby medyczna marihuana była refundowana w Polsce. Czynimy pewne zabiegi już w tym zakresie, nakłaniając, informując, rozmawiając z parlamentarzystami, no bo logika jest dość prosta. W tej chwili trudno uzyskać refundację ze względu na to, że w końcowym rezultacie, można powiedzieć, refundujemy rolnika spoza Polski. Żeby to było takie trochę szczelne fiskalnie i trochę odpowiedzialne też z punktu widzenia Skarbu Państwa, powinien być obieg zamknięty, czyli Skarb Państwa dofinansowuje terapię pacjenta, pacjent kupuje surowiec w aptece najlepiej polskiej sieci, w której otrzymuje surowiec wyhodowany przez polskiego rolnika i te pieniądze koniec końców trafiają również do polskiego rolnika, a nie wypływają poza kraj. I to jest taka idealna sytuacja. Nie widzę żadnego uzasadnienia, żeby był nierefundowany lek i surowiec w Polsce, w związku z czym dołożymy też swoje starania do tego, żeby tę refundację uzyskać i mam pewne wyobrażenie, jak to funkcjonuje na styku polityki. Win-win-win-win-win. Sytuacja win-win i 10 winów wtedy mamy, natomiast zdaję sobie sprawę, że jest masa leków niewytwarzanych u nas, które są refundowane. Zgadza się. No ale tutaj... Ale tu nie ma takiej bariery technologicznej, jakiś... tak? To nie jest sama, jak powiedziałeś, fizyka kwantowa, żeby polski rolnik nie był w stanie wyhodować dobrej jakości kwiatów. W związku z czym jak najbardziej do tego chcemy dążyć. Natomiast co do rodzaju surowca, który będziemy wprowadzali, to na ten rok mamy zaplanowane wprowadzenie 6 produktów, 3 formulacji kwiatów i 3 formulacji olei. Więc takie są nasze takie plany na oleje, na oleje z THC, rozumiem. Oczywiście, jak najbardziej. To jest naprawdę to, czego trzeba, bo ja wiem, że też lekarzom od razu brakuje. Ci powiem, Grzegorzu, że uruchamiany przez nas zakład produkcji medycznej marihuany, będę się trzymał tego, bo uważam, że to nie jest wprowadzający błąd. W pełni rozumiem. Rozumiemy już teraz, o czym mówię. To, że nasz zakład w ramach polskiej myśli inżynierskiej buduje tę linię, taką hybrydową linię do wytwarzania medycznej marihuany w 2 formach. My w jednym ciągu technologicznym będziemy wytwarzali finalny produkt w postaci kwiatów, jak i olejów. Można mówić tak jakby łopatologicznie, że zbiorcze opakowania kwiatów będą konfekcjonowane do detalicznych opakowań kwiatów, ale i w tym samym ciągu będzie można oleje ze zbiorczych opakowań rozlewać na opakowania detaliczne. Proszę mi wierzyć, że to są naprawdę wyrafinowane maszyny. No sama waga przypłynęła z Japonii do tej maszyny i to jest taki Rolls Royce, jeśli chodzi. No możecie sobie wyobrazić. Ile kosztuje taka waga? No około, jeśli dobrze pamiętam, 600 tysięcy złotych. No, więc waga. To jest dopiero lans na teledyskach, by był u raperów. No, ta waga wygląda jak ruletka. Ona ma takie 14 bodajże zapadek, na które spada susz i on tam, waga kombinacyjna. Ja wiem sam, ile maszyny do ekstrakcji olejów CBD tak samo, no to są ogromnie, strasznie drogie sprzęty, to są, a oleje są szczególnie istotne, no bo kurczę, jak ma się taki olej, to jednak lekarz może łatwo przepisać i dawkować Dokładnie. Przede wszystkim chodzi o precyzję dawkowania. Jeżeli wyobrazić sobie, że sprzęt do upraw konopi włóknistych jest drogi do ekstrakcji, przetwarzania, no to sprzęt do celów farmaceutycznych jest razy kilka co najmniej. No taka jest, wszystko co ma standard tak zwany farmaceutyczny, ten sam kawałek metalu będzie w standardzie farmaceutycznym kilka razy więcej kosztował, tylko dlatego, że ma certyfikację, że to był z takiego rodzaju stali wykonane i tak dalej, i tak dalej. To jest dość kosztochłonne. Dla użytkownika to niedostrzegalne może być. Chciałem podać przykład takiego nawet, nie wiem, waporyzatora jedynego klinicznego, stacjonarnego, jakim jest Volcano. No to ta wersja Medic jest trochę droższa i ona na przykład już nie miała aluminiowych wstawek i tak dalej, tam wszystko powinno być stal nierdzewna i tak dalej, i tak dalej, no już na pewno, no tam nie ma miejsca na jakiś błąd, no bo kurczę, no. No i na tym to polega, więc my budujemy, no chciałbym wierzyć i to może, żeby to nie zabrzmiało arogancko,
Chciałbym, żebyśmy stworzyli firmę, której nie musimy się wstydzić w wymiarze polskim i międzynarodowym. No, chciałbym, żebyśmy rywalizowali z podmiotami międzynarodowymi bez kompleksów, zarówno na terenie Polski, jak i poza granicami. I to są moje marzenia, no i chciałbym je urzeczywistnić. I teraz zbiórkę, którą prowadzimy, również prowadzimy po to, żeby pozyskać ambasadorów, po to, żeby osoby, które zostaną naszymi inwestorami, żeby też uczyły się o tym, co my robimy, doradzały nam w obszarze, w którym mają wiedzę, ale też, żeby szerzyły tę wiedzę zarówno na rynku, jak i też no, nie miały kompleksów, tak, że nie ma wstydu być inwestorem firmy polskiej, nie trzeba być tylko firmy zagranicznej. I to zwłaszcza w takim obszarze, w którym uważam, że możemy jako kraj no, mieć własny głos. I chciałbym, żeby pewnie, że tak. Can Poland było. A jaki macie tam w ogóle najniższy próg, jeżeli chodzi najniższy o... próg to jest 500 zł, najwyższy próg to jest 500 tysięcy złotych. I w tej chwili mamy około 1600 inwestorów zapisanych na alert inwestora. No zobaczymy, jaki będzie rezultat finalny. Natomiast no, na ten moment powiedziałbym, że odzew jest bardzo pozytywny i co mnie bardzo cieszy, tak, że ludzie po analizie takiej pogłębionej no, rozumieją, czym się zajmujemy że chcemy być poważnym podmiotem. Tak? Czaję. Ja chciałem tutaj też zaznaczyć, że materiał ten nie jest sponsorowany, nie zawiera żadnej płatnej promocji. Chciałem, no bo to też YouTube może ścigać za to. Ja chciałem sam, miałem szereg pytań, jak wiecie, na Cannabis News jakiś czas temu napisaliśmy artykuł. Spotkał on się no, z lekkim oburzeniem środowiska, bo napisaliśmy, przepisaliśmy to co inni, że będzie wytwarzany lek w Polsce. Natomiast ja byłem na wyjeździe, nie miałem okazji jeszcze jakby skonfrontowania tego tutaj z kimś z firmy, więc bardzo się cieszę, że no, wyjaśniłeś mi to. Zapraszamy też do kontaktu z nami, tak? Czy na fanpage'u. Ja też do niczego, żeby było jasne. Chętnie odpowiemy, jakby. Nie namawiam, nie odradzam też. Powinno się każdy każdy inwestuje na własne ryzyko, tak? I ja nie twierdzę, że inwestowanie w akcje spółki jest pozbawione ryzyka. Jest zawsze z tym związane ryzyko. Natomiast no. Ja od 20 lat daję swoje nazwisko z otwartą przyłbicą. Czy wcześniej w sporcie, czy w organizacjach pozarządowych, czy niejednokrotnie w mediach, czy w biznesie. Nie chciałbym się wstydzić za swoje nazwisko, w związku z czym na tyle, na ile mogę dać rękojmie, że będziemy się zachowywali przyzwoicie, to daję w tej chwili z pełną odpowiedzialnością. Jest to nagrane teraz już. Nie wstydzę się tego. Jest to nagrane, nie, wygłupiam się. Fajnie, czyli reasumując, produkujecie, czyli będzie to poniekąd jakby sprowadzane, konfekcjonowane u nas, ale na najwyższych standardach, czyli macie już gotowe jakby pomieszczenie, jeżeli tylko się zmieni ustawa, będzie można uprawiać, od razu mamy miejsce, gdzie to można zapakować, gdzie można na standardach farmaceutycznych wytwarzać ten lek tak naprawdę. Będziecie dbać o to, żeby tego leku było więcej, żeby sprowadzać tego surowca więcej i żeby załatwić tą refundację. Ja rozumiem, że cena póki co pozostanie pewnie podobna albo bez zmian. No, bo rozumiem, na pewno nie będziemy chcieli być drożsi. Na pewno nie będziemy chcieli być drożsi. Natomiast myślę, że na rywalizację cenową jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, bo rynek po prostu nie jest nasycony w ogóle. W tej chwili nie ma dostępności, więc no, każda firma, która ponosi, tak jak tutaj wspomniałem, no, z naszej perspektywy no, już ponad 7 milionów złotych zainwestowaliśmy, to też musimy w jakimś stopniu no, te koszty no, można powiedzieć, no odzyskać, tak? A natomiast powiedz, myślisz, cena będzie malała, będzie cena będzie malała i to wiem z rozmów z kontrahentami, że te ceny będą spadały. A im więcej pacjentów będzie, to myślisz, że ta cena też będzie maleć i wtedy będzie więcej produktów się pojawiało? Też. Na pewno, bo koszty dystrybucji będą wówczas mniejsze, wolumeny będą większe, więc jednostkowy koszt będzie spadał, tak? A sądzisz, to jest lek ostatecznego ratunku w ogóle? Już na łożu śmierci? Czy może nie, to być też lek dla każdego, wiesz, bóle menstruacyjne, nie chciałbym ból głowy, bezsenność? W buty lekarzy, bo to jest tak, że w zależności od terapii jest w różnym charakterze on stosowany, tak? W terapii paliatywnej jest po prostu uśmierzający ból dla osób na przykład onkologicznie chorych. W terapiach związanych ze stwardnieniem rozsianym może być faktycznie łagodzić symptomy choroby. Natomiast nie jestem lekarzem, więc nie chcę tutaj przypisywać sobie wiedzy medycznej. Natomiast w świetle dostępnych badań no, ma szerokie zastosowanie. Narodowy Fundusz Zdrowia zakwalifikował około 380 tysięcy Polaków wedle klasyfikacji chorobowej do stosowania terapii kanabinoidami.
No, tak więc tym akcentem miłym i nadzieją no i do zobaczenia 9 lutego z tym Państwa, którzy chcecie dołączyć do naszych akcjonariuszy. 9 lutego tak. O godzinie 9 zapraszamy na platformie crowdway.pl albo na stronie akcje.canpoland.com. Oczywiście. Ja tutaj link zamieszczę w komentarzu i prosiłbym też Ciebie, żebyś Ty ze swojego konta zamieścił link, ponieważ umieszczając w moich materiałach linki w opisie, YouTube niestety to kwalifikuje jako handel narkotykami i inne jakieś różne rzeczy, więc nie wiem, jest to co najmniej dziwne. Dobrze. Coraz więcej się tego dzieje. Jest to naprawdę niesamowite. Nie pomyślałbym parę lat temu, że będę rozmawiać z tak poważnymi ludźmi o takich poważnych inwestycjach. No bo to już się staje poważny biznes i inaczej na to nie można patrzeć. Jeżeli chce się wchodzić w branżę farmaceutyczną, to albo na poważnie, albo wcale. Nie da robić na pół gwizdka i dlatego też partnerów poważnych do tego musieliśmy doprosić i tylko w ten sposób można na tym rynku funkcjonować. Dokładnie. Fajnie, bardzo Tobie dziękuję za poświęcony czas. Wam wszystkim również dziękuję za uwagę. Jeszcze raz za chwilkę się widzimy na małym outro. A jeżeli ktoś dotrwał tutaj do końca, zostawcie hashtag Uniewinnić Mariana. Pamiętajmy cały czas o akcji i pacjentach, którym musimy non-stop pomagać ze względu na jeszcze troszeczkę chore państwo, ale mam tak nadzieję, że to wszystko nie się... Nie można karać za to, że ktoś chce się leczyć. Zmieni, dokładnie. Fajnie. No to co? Wszystko chyba powiedzieliśmy. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś porozmawiamy Na pewno będzie osobiście. Okazja. Grzegorzu, zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia. No, dziękuję, pozdrawiam. Pozdrowienia, hej. Do zobaczenia. Hej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do końca, moi drodzy. Z tego miejsca chcę podziękować firmie Gandzia Farmer, która ostatnio wspiera mnie. Naprawdę bardzo fajnie. Chcę podziękować Wam wszystkim, którzy mają aplikację RollMops, ponieważ to jest w ogóle już mistrz. Najważniejsza rzecz aktualnie, która pozwala mi utrzymywać ten kanał. I skoro jesteśmy już przy hajsie, chcę zaznaczyć, że ten materiał nie zawierał żadnej płatnej promocji. Nie jest to materiał sponsorowany. Sam chciałem z tą firmą porozmawiać, no bo było po prostu o czym rozmawiać. Jeżeli chcecie mnie wspierać, żaden Patronite, żadne donaty, tylko pobierajcie aplikację RollMops, zbierajcie RollCoinsy i tam możemy już się ze sobą komunikować lepiej. Życzę Wam udanego, miłego, nieprzypałowego tygodnia. Essa! Tweet, 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 week.